wydaje się, że są muceni na Ukrainie. Możemy naprawdę zmielić Rosjan. Postawa Ukraińców, żura mieli, młóci wojska rosyjskie. Które mogą zmielić Rosjan. I teoria zwycięstwa, że będziemy ich tak mielić, te sankcje, nie? To jest mielenie. Instagram nawet, słuchaj, nie? Instagram, tak, wiem, TikToki chyba, nawet nie wiem, czy TikTok, ale... Te 3-4 tygodnie operacji błędnych Federacji Rosyjskiej i zmielenie. Młócić. Więc nawet nie jestem teraz, szczerze mówiąc, jakoś tak bardzo tym zmielony. Amerykanie poczuli teraz, że Ukraina może zmłócić wojsko rosyjskie. Będziemy młócić Rosjan w strefie śmierci. Jak można zmłócić rosyjską kompanię zmotoryzowaną? Wojska lądowe Federacji Rosyjskiej są mielone, młócone, tak. I mielenie ich nieustanne ze zmianą załóg. Kilka załóg na jeden czołg. Mielenie ich, mielenie, jak Żydzi w 73 roku na Golanie. Mielenie, mielenie, uporczywość i nieustanne mielenie. Rezerwowe Abramsy w podziemnych tych i mielenie, mielenie, nieustanne ze zmianą załóg i mielenie. I zużyć przeciwnika liczbą środków bojowych, zmucić go. Zmucić go. W strefie śmierci mucimy wszystkim. Konwencjonalne wojska lądowe, tak, które są mielone i młócone przez armię ukraińską. To jest cytat. Przemłócić te rosyjskie kolumny jeszcze zanim one dotrą na taką bliską odległość. Ja myślę, że żeby to przemłócić, to zabrakłoby nam cepów. Namiętnym młóceniu w strefie śmierci. I zmucić ich. I po prostu tam ich zmucić. Jeżeli się nie ma dobrego pomysłu, to tylko można je zmucić, nie? I co wtedy będzie? I teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, czy tego chcemy. Bo może w ogóle nie chcemy. I idźmy na piwo. I będziemy mieli Czechy.